Dzień dobry kochani, dzisiejszy vlog zaczynamy z przepięknego parku, a w sumie to jednego z najpiękniejszych parków tutaj w Warszawie, a znajdujemy się w tej chwili w Wilanowie, w Parku Wilanowskim. Przyjechaliśmy na spacerek, troszeczkę odpocząć, zaczerpnąć powietrza, bo muszę Wam powiedzieć, że ten park słynie między innymi z tego, że jest tutaj niesamowita natura, ale też bardzo fajne zabytki z architektury. Także jeżeli kiedykolwiek będziecie w Warszawie i musicie odwiedzić to miejsce, no musicie przyjechać do Parku Wilanowie. My bardzo często tutaj bywamy, nie tylko w okresie letnim, ale również zimą. Także idziemy na spacerek i życzymy Wam miłego oglądania. Teraz opowiem Wam, co mam dzisiaj na sobie i skorzystam z tego pięknego miejsca. To jest kombinezon z Zary z zeszłego roku. Ma taki rękawek, widzicie, dłuższy jak koszula, który można sobie tutaj podkręcić, podwinąć. Do tego dwie kieszenie, ale zobaczcie teraz, jak prezentuje się z tyłu. Taki oto przepiękny haft. Do tego torebka, którą już do znudzenia znacie, ale ją ostatnio po prostu bardzo, bardzo lubię. No i zobaczcie, do tego mam też trampeczki, takie butki szmaciane, które są z Liugio i przywiozłam je kilka lat temu z Włoch. No i chyba będzie już tyle. Tak się oto dzisiaj prezentuję. Wygodny look. Okulary też już znacie i postaram się umieścić linki do rzeczy przynajmniej podobnych w opisie do dzisiejszego filmiku. Kochanie, jak tam spacer? Mama mia, bardzo dobra, naprawdę. Piękna park Wilanów, bardzo, bardzo piękna. No, słuchajcie, dużo flor jest. Tu jest naprawdę cudowne miejsce na odpoczynek. Bardzo dobra pogoda dzisiaj, 28 stopni jest. I wiaterek. Beautiful. No, cudownie, naprawdę cudownie. A ja mam pomysł. Słuchaj. Jaki? Pojedziemy na coś słodkiego. Un po' di dolce. Tak, bo jest fajne miejsce. Jestem w Warszawie. Dolce. Ja wiem, że ty jesteś słodki. Ale otworzyło się bardzo fajne miejsce tutaj w Warszawie, gdzie sprzedają, słuchajcie, rewelacyjne wegańskie pączki. Zarobimy dwa czasu na relaks, bardzo dobrze. Dwie godziny. Dwie godziny, tak. Dwa czasy, dwie godziny. Dwie godziny na relaks. Bardzo dobra, naprawdę. No, idealnie, to możemy jechać teraz na pączki. Co to za to? Jedziemy na pączki? Andiamo, to jedziemy na pączki. You want to, please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is pacing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you.
Jesteśmy już w domku i zobaczcie, przywieźliśmy z Wilanowa takie oto pachnące, przepiękne truskawki. Zaraz pójdą do mycia i jeszcze pokażę Wam, jakie pączki wybraliśmy, jak to się otwiera. Czekajcie, czekajcie. Tu, dobra, mam. Proszę. Tu mamy tak, słony karmel, marshmallow i malina. Wegańskie pączki będziemy dzisiaj testować i próbować, czy rzeczywiście są warte grzechu. A wracając do domu, podjechaliśmy jeszcze na chwilę do promenady i kupiłam sobie coś w Douglasie. Już Wam pokazuję, co to takiego. A mój zakup to nic innego jak olejek do ust Clarins. Już bardzo dawno temu pokazywałam Wam olejek w tej wersji miodowej, który uwielbiam. Zresztą na moim blogu jest chyba nawet post na jego temat. I tym razem znowu postanowiłam do niego wrócić. Dostępne w sprzedaży są wersje właśnie miodowa, malinowa, miętowa i ta, której nie znam. Wersja candy. Pachnie jak cukiereczek. Także cieszę się bardzo, że znowu będę miała ten olejek w swojej kolekcji błyszczyków i pomadek na lato. Bardzo, bardzo je lubię i też gorąco Wam je polecam. Dostałam, jak widzicie, próbeczki kosmetyków, jakieś tutaj bon na zakupy. Tu jest paragon, 89 zł kosztował ten olejek i powąchałam też perfumę, ponieważ szukam czegoś nowego. Właśnie na lato, jakiegoś takiego słodkiego, przyjemnego zapachu i znalazłam dwa, które mnie interesowały, sprawdziłam dwa. Jeden z nich to słynna Alaya, najnowsza i to jest totalnie nie mój zapach, absolutnie mi się nie podoba i Massimo też stwierdził, że to nie jest taka nuta zapachowa, która do mnie pasuje, a drugi zapach to jest Pera Granita Guerlain i ten jest obłędny i coś mi się tak, słuchajcie, zdaje, że to będzie mój zapach na lato i po niego wrócę. Także o, takie szybkie zakupy w Douglasie. Nie przestraszcie się, jak wyglądam, ale czuję się totalnie zrelaksowana. Była kąpiel, maseczka. Ty też? Vediamo la televisione, Eurovision. Patrzcie na to. Ponczek. Tak, jeden z malinami, drugi z solonym karmelem. Gotowe. Żeby nie było. Pokrzywa też jest, proszę bardzo. O, jak wygląda idealnie z moim szlafroczkiem. I co, oglądamy Eurowizję 2018. Kibicujemy Italii. No. Nie? Massimo stwierdził, że Włochy nie wygrają. Ta piosenka nie przejdzie chyba, no nie? Izrael. Myślisz, że Izrael wygra? No zobaczymy. Oglądamy i kochani, żegnamy się już z Wami. Dziękujemy za Waszą uwagę. Zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa! Ciao! Eke, okay, dimenticato, buziaki, pa! Buziaki, pa! No! We make out, but thrill of it, mess around.